Natalia Aduszkiewicz. Ryż z jabłkiem. Pamiętam, że ta grupa druga, czyli wiewiórki, ona miała na piętrze swoją salę i taka była... Zawsze pamiętam, że to było takie... Tak tam było strychowo, tak? Czyli już trochę cieplej, trochę duszniej. Ja uwielbiałam najbardziej ze wszystkich zajęć w przedszkolu, uwielbiałam leżakowanie. Pierwsza osoba. Naprawdę. Tak, ja rzeczywiście to było chyba stanowiłam jakiś ewenement, bo po prostu jak tylko było leżakowanie, żeśmy mieli takie polowe łóżka, one były z jakichś takich, taka rama i takie pasy jakiegoś parcianego sznura, po prostu jakiejś takiej taśmy, więc to było wszystko dosyć mocno takie prymitywne. Jak tylko przychodził czas leżakowania, to ja po prostu od razu piżamka, już łóżeczko i spać. I pamiętam też, że zawsze jak się kończyło leżakowanie, to się wszystkie dzieci zrywały, bo już wreszcie można było wstać. A ja tak siadałam na brzegu tego łóżka i po prostu już czekałam, tylko nie mogłam się zebrać jakoś i zawsze panie wychowawczynie mówiły, że na co ty czekasz, Natalka, na oklaski? I ja mówię takie, że ja nie mogę, ja chcę spać. Więc leżakowanie zawsze chętnie i bardzo zawsze żałuję na studiach, zwłaszcza zawsze myślałam, że to było wspaniałe, gdyby uniwersytety posiadały jakąś taką salę z łóżkami, gdzie można przyjść i już się po prostu zdrzemnąć. Też no pewnie jakimś takim przedszkolnym wspomnieniem jest oczywiście jedzenie, bo jedzenie z przedszkola. Ja nie wiem, czy oni tam mieli mały budżet, czy co, ale no pamiętam na przykład zupę owocową, która była talerzem zimnej wody, w której pływała jedna kluska i jedna truskawka. Bardzo to było interesujące, ale za to do dziś uwielbiam i to właśnie z przedszkola wyniesiony ryż z jabłkiem. To jest po prostu takie... No nie wiem, jak mi smutno, albo jak mam ochotę na coś takiego, czasem człowiek taki by chciał takie coś ujeść takiego dobrego, jak w dzieciństwie, to ryż z jabłkiem bardzo przemawia do mojego serca. I co może być zabawne, parówki i chleb z masłem, które się smaruje ketchupem, bo myśmy tam takie rzeczy robili. To jest po prostu absurdalne, bo to nie jest smaczne, ale ja bardzo dobrze to wspominam, i chleb z ketchupem, tak. Polskie Radio, program pierwszy, minęła 9:00. Tu Polskie Radio. Słuchacie audycji Lato Żal.